Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i witam was na kolejnym odcinku z Palionowa. Dzień dobry, zapraszam na same starcie na mój drugi kanał Szczypson Plus, ponieważ tam odcinki są, prawda, z jednego bloku albo z innych różnych rzeczy. Zapraszam serdecznie i dzisiaj też taki, no powiem wam, wyjątkowy odcinek, gdyż iż ponieważ wczoraj, w sensie nagrywam to dzień przed tym, jak wy to widzicie. I totalny mam ból pleców, wstałem rano i tak po prostu, więc dzisiaj za bardzo, wiecie, mam tydzień bez ruchu po prostu, że nie za bardzo będę się ruszać przed tą kamerą. Muszę na sztywno siedzieć, bo tak mnie plecy bolą, że to jest po prostu jakaś tragedia. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy się skupiać na tym, żeby po prostu coś ogarnąć z tymi, żeby po prostu go powstrzymać, czy coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Pójdziemy, może przejdziemy się do jego jaskini i tak dalej. W poprzednim odcinku spędziliśmy 24 godziny pod jego łóżkiem w Minecraft, więc wiecie, no, że tak powiem, osiągnięcie. Trzeba tą bazę tam jakoś rozbudować i dowiedzieć się, prawda, więcej na temat tego Yetiego i ogarnąć. Ja tak patrzę po skrzynkach i się zastanawiam, co ja tu bym mógł ogarnąć, żeby tam pójść do niego i tak dalej. Dobra, widzowie, nie wiem, co my tutaj potrzebujemy z tej skrzynki, więc nie wiem, zabiorę sobie to. Co jest? Oła, co jest grane? Co się dzieje? Gdzie ja jestem w ogóle? Co jest grane? Co ty robisz? Dlaczego mnie tu uwięziłeś? Za to wszystko, co zrobiłeś! Za to wszystko! Zabrałeś mi milki! Biłeś mnie, jak wchodziłem do twojego mieszkania! Próbowałeś mi wszystko odebrać, a teraz jesteś u mnie i cię nigdy nie wypuszczę! Ja cię próbowałem pokonać, ja ci coś odebrałem, to ty się tutaj, że tak powiem, tutaj się rządzisz! No tak, no bo to wszystko będzie moje! Znaczy, ja, będzie twoje, ale ja ci zaraz wywalę ci bombę! Dobra, a teraz a propos twojego konta na Facebooku! Bardzo dobrze, że ci je usunęli, bardzo dobrze! Cieszę się niesłychanie! Nie mów tak, bo pożałujesz tego! To konto było dla mnie ważne i odzyskam je! Słuchaj, wszystko co miałeś na tym koncie zawdzięczasz mnie, rozumiesz? Gdybym ja nie nagrał tego filmu, nikogo byś tam nie miał, nikogo nie interesuje. Nie, jesteś zerem. Nie zawdzięczam. Jesteś zerem, jesteś zerem, nie. Jesteś zerem. Wypuszczaj mnie, wypuszczaj mnie. Kurde, nie denerwuj mnie! Wypuszczaj mnie! Nigdy cię nie wypuszczę! Więc zaraz pójdę do Milki i powiem, że cię zgładziłem i tak, będzie moja! Oczywiście, no nie popatrz się, dobra, wypuszczaj mnie, stary, nie ma sensu. Dobra, słuchaj, spokój, nigdy cię nie wypuszczę, jesteś teraz tutaj u mnie i nikt się o tobie nie dowie, po prostu zniknąłeś, tak jak moje konto na Facebooku, tylko nie mogę. Ty jesteś, kurde, ale ty jesteś chamem, ale ty jesteś chamem. Dobra, wypuszczaj mnie. Nie zniknąłem jak twoje konto na Facebooku, dźwignia, bo ja dalej tu jestem. Wy... No właśnie, kliknij, wiem, wypuszczaj mnie stąd. Zaraz. Nigdy cię nie wypuszczasz. Dobra, czego chcesz? Czego chcę? No to chcę Milki. Co mam zrobić, żebyś mnie wypuścił? Musisz zrobić cztery rzeczy. Cztery rzeczy. Urwać kontakt z Milki. No, chyba cię swędzi coś. No ale dlaczego? Ale ona nawet nie chce ze mną zrywać kontakt. Dlaczego ty ją do tego zmuszasz? Ale ci z gęby wali. Ja zmuszam ciebie, a nie ją. Ale ci z gęby wali. Weź zainwestuj w jakieś miętówki. No, mów tak dalej. To będziesz tutaj karne jakieś tu robił. Dobra. No co? Bo już mnie denerwujesz. Powiedzmy, że cię wypuszczę. Ja się denerwuję, no. Tak, denerwujesz mnie. Nawet jak jesteś za kratami, jestem szczęśliwy, bo w końcu cię dopadłem. Ale denerwujesz mnie. Dobrze, cały czas mnie denerwujesz. Dobra. Ale coś żółtego. Posikałeś się. Co żółtego? Posikałeś się. Nieprawda, nie mów tak. Dobra, no co mam zrobić? Tu jest dziura, tutaj są kolce. I walnij se to na głowę, no to jest właśnie na twój, jesteś takim głąbem, jesteś takim, dobra, patrz, ale robię to, robię to, no. Ja ty lubię, pół serca mi to zabrało, nic, totalnie, dobra, no wypuszczaj mnie, zrobiłem to, co chciałeś. Ale co ty, chyba jesteś chory, że ty myślisz, że to wszystko. No jest, że tak, wypuszczaj mnie, zrobiłem to, co chciałeś, dawaj, wypuszczaj mnie. Ty myślisz, że to koniec? To nie jest koniec, musisz zrobić wiele, dużo innych rzeczy. Dobra, no to słucham, co dalej? Jak to są takie wyzwania jak to wiesz co, śmiech na sali, no dawaj. Takie wyzwania jak to, proszę cię, czy widzisz tą wodę za tobą? No. No to musisz się utopić. No chyba cię coś boli. No nie, ale to są tortury przecież. No tak, tortury, a co ty myślałeś, że ja nie wiem, będę dla ciebie jakiś pobłażliwy? Pobłażliwy, skąd ty znasz takie ciężkie słowa, ty analfabeto? Ty kurczę. A, bo Milki mnie wszystkiego nauczyła. No, tak, nauczyła cię wszystkiego. Ty wiesz co, pierwszy twój kontakt z dziewczyną. Dobra, no spoko, mogę się tu utopić.
O ty, Zajadzień staje się coraz mądrzejszy i coraz bardziej silniejszy, żeby przejąć to wszystko. Tak, 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 oczywiście, oczywiście. Dobra, utopiłem się, no, dawaj. I co, co jeszcze, co? No, jakie zabawne, jakie zabawne, o! O, ale fajnie, dobra, wypuszczaj mnie stąd, wypuszczaj mnie stąd. Co tam masz w tej skrzynce? No mam łuk, moje itemy! Oddawaj mi to, oddawaj mi to, oddawaj mi to, oddawaj mi to. O, widziałeś? O, ale oddawaj mi mój miecz, oddawaj mi. Dobra, jak ja tylko się stąd wydostanę, to ci po prostu. Ja ci już współczuję, jak ja się stąd wydostanę, to masz koniec to. Dobra, wypuszczaj, zrobiłem to co chciałeś, wypuszczaj. Nie, to nie koniec, mój drogi. Wy sobie lubicie pogadać, teraz ja będę rozmawiać, wszyscy! Może dam ci jakiegoś tu kolegę, nie wiem, na przykład żabę? Żaba też mnie denerwuje. A co on ci takiego zrobił, no? A żaba mnie denerwuje po prostu, wszyscy mnie denerwujecie. Dobra, słuchaj, widzisz tą dźwignię? Im szybciej ją klikniesz, tym lepiej dla ciebie, naprawdę. Ty jesteś śmieszny, Tośnik. Dobra, teraz w tym momencie poczujesz się trochę jak ja, tylko że ja to lubię, ty może nie za bardzo. Tutaj masz śnieg. Tu masz śnieg, rozumiesz? No. I masz tam być, masz zamarzyć. Ale zamrożę się przecież w tym. No to chodź, a to ci zginiesz, to już nie mój interes. Wiesz co, życzę ci, żeby to twoje zamrożone serce zgniło w piekle, rozumiesz, tam gdzie będziesz się smażył. Wy sobie lubicie pogadać. Dobra, ale czekaj, zanim to zrobię. Jak ja to zrobię, wypuścisz mnie? No tak, no oczywiście, że cię wypuszczę. Obiecujesz? No tak. Okej, dobra. Dobra, niech ci będzie. Mogę wykonać taką rzecz. Jeżeli mnie wypuścisz, to spoko. Może być, może być. Czy przeżyjesz tą rzecz, ale... Przeżyję, na pewno to przeżyję. No nawet widzisz, to tak mrozi. Tego się nie da się tu zginąć, ty. No dobra, coś tam mrozi, ale... No dobra, bo mi życie już schodzi, to nie będę... No dobra, no zginę tu pewnie, ale dobra. No posiedzę sobie, ale dobra, to wiesz, ja nie wiem co chcesz osiągnąć, wiesz, że już cię wszyscy tu nie lubią, nie? Ta, Milki i Pająka mnie lubią. Tak, oczywiście. A czemu akurat się na dziewczyny skupiłeś? Nie chcesz mieć kumpli? Chcesz mieć tylko koleżanki? Ja nie chcę żadnych was kumpli. Taki babiarz jesteś. Ja chcę przejąć to wszystko. Przejąć, rozumiesz? A czemu ty chcesz to przejąć? To nie lepiej założyć własną wioskę? Nie, bo po co, skoro już jest gotowa? Tylko zamrożę ją. Ale ty jesteś naprawdę, jesteś taką złą postacią jesteś, naprawdę. Dobra, zginąłem. No i widzisz, dobra, wypuszczaj mnie. Wypuszczaj mnie, tak jak obiecałeś. Naiwny. Nigdy cię nie wypuszczę, nigdy! Zawsze tu będę. Jak ja cię nienawidzę! Wypuszczaj mnie stąd! I żabę! Jak się odpłaca? Nigdy cię nie wypuszczę! Wypuszczaj, rozumiesz, w tym momencie, liczę do trzech. Raz, dwa... Nie wytrzymam z tobą, wypuszczaj mnie, błagam, ja nie chcę tu siedzieć! Ty lubisz twoje cierpienie. Lubić moje cierpienie, właśnie tak mówisz po polsku, właśnie tak jesteś właśnie wyedukowany analfabeto. Cieszę się, że nie zabrałem ci bluzy, spodni, butów. Milki raczej nigdy się nie dowie, że cię... nieważne, dobra, wiesz co, nigdy cię nie wypuszczę. Powiem ci tyle, życzę ci miłego dnia. Nie, zostawisz mnie tu chyba. Może udać się zrobić chleb, nie wiem. W czym, jak ja nawet tu craftingu nie mam? Dwa mi dałeś, jak ja mam z tego zrobić chleb? Ty w ogóle nie znasz się na craftingach, ty jesteś takim zerem, Minecraft, to naprawdę się po prostu w głowie nie mieści. Ja na przykład jadłem kiedyś lód, bo ty jesteś takim biedakiem, że ci nie stać na nic innego. Taki biedakiem, dobra. Że właśnie przyjmuję kamieno, dobra. Taki biedaczek, kurde, wiesz co? Ty jesteś... Dobra, czekaj, nie podpuszczam cię, ale nie klikniesz jeszcze raz. Nie kliknę. Stanę tu, no. Kurde! Jeszcze raz. Proszę cię, dobra. Po prostu powiem ci tyle. Nigdy cię nie wypuszczę, nigdy stąd nie wyjdziesz. Nie da się wyjść z tej fortecy, rozumiesz? Ta jaskinia jest zbyt potężna, tego lodu tak? Nie da się zniszczyć. Dobra, ja zobaczymy. Ty sobie wyjdziesz, tak? Zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Obiecuję ci, że jak przyjdziesz tu następnym razem, to już mnie tu nie będzie. Wychodź, no, proszę bardzo, drzwi otwarte, proszę bardzo, wynoś się.
No ty nawet nie umiesz wyjść z tego miejsca. Ty jesteś takim guszezerem. Ty jest, po prostu nic nie znaczysz, nie? Dobra, widzowie, wyszedł. Ej, z tego co widziałem, to jest jaskinia jego. My jesteśmy po prostu w jego jaskini, więc to, wiecie, muszę tu poczekać, aż ktoś po prostu przyjdzie i po prostu wołać, krzyczeć o pomoc i po prostu może ktoś mnie uratuje. Ale nie wiem totalnie, co mam zrobić. Czekajcie, może jeszcze sprawdzę tu pod dywanem, czy może jakieś przejście jest, czy coś tego typu. Kurczę, nic nie ma, dobra, czyli się stąd nie wydostaniemy. No nie, no nie wiem, mówicie mnie Yeti. Przecież to jest najgorszy scenariusz, jaki mógł być. Ja się nie spodziewałem takiego przebiegu zdarzeń, albo tu Mam pomysł. O, tak uciekniemy. Tak uciekniemy. Muszę poczekać tylko, aż on tutaj następnym razem przyjdzie. On na pewno wejdzie do tej klatki, jak zobaczy, że mnie tu nie ma, a ja się tam schowam. To jest plan. To jest taki dobry plan, widzowie. No to po prostu musi się udać. To się po prostu musi udać. Dobra, wiecie co, spędzę tu jakiś czas. Niech mu będzie. Niech mu będzie. Poczekam, aż on tutaj tylko wróci i ucieknę stąd, jak tylko będzie taka okazja. Przysięgam. Dobra, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. No niestety zostałem uwięziony i ja go chciałem uwięzić, złapać w pułapkę, to się okazuje, że on mnie złapał. No trudno, ale jakoś damy radę. Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro i im więcej łapek zostawicie, tym większa szansa na to, że uda mi się uciec. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.